Witam Was wszystkich serdecznie z mojego gabinetu dźwiękoterapii. Ja dzisiaj chciałam podjąć taki bardzo ważny w moim odczuciu temat odnośnie częstotliwości, które są dla nas dobre. Oczywiście wszystkie częstotliwości, które będziemy przyjmować jako miłe, będą nam w jakimś stopniu służyć. Ale doskonale wiemy, że są częstotliwości, które nas balansują, które nas wyrównują i jakby ciało przypomina sobie to, w czym powinno wibrować, czyli tak zwane naturalne zakresy, naturalne parametry wibracyjne, przypomina sobie tylko wtedy, kiedy dostaje niejako z zewnątrz informacje poprzez frekwencje, które są dokładnie tym samym. Czyli wtedy ciało wchodzi w rezonans, bo jakby podejść do tego w taki trochę nietypowy sposób, czyli czym jest ciało, jest odwzorowaniem wzorców większych w formie mniejszej. Czyli można powiedzieć, że jest takim mikrokosmosem, jeżeli to otrzyma, w jakimś sensie otrzyma, poprzez narzędzia, którymi są instrumenty, jeżeli otrzyma ten wzorzec wyższy, co na górze, to na dole, to wtedy powraca do pierwotnej równowagi. I taki jest zamysł tak naprawdę działania w ukierunkowany sposób dźwiękami, czystymi dźwiękami, które mają przywoływać w ciele tę harmonię, która jest dla niego harmonią równowagi. Czyli doprowadzenie do balansu, doprowadzenie do zdrowia, do stanu, w którym czujemy się dobrze, to jest wprowadzenie ciała na właściwe tory. Czyli tak jakby jechał samochód po wyboistej drodze, na której się psuje, nagle wjechałby na dobrą autostradę i wiadomo, że wtedy wszystko gładko idzie i sprawnie i szybko jedzie. I można to porównanie zrobić, bowiem te częstotliwości, którymi my obdarowujemy ciało podczas sesji, czy robimy te sesje sobie, czy innym osobom, te częstotliwości mają być w zgodzie z rezonansem ciała. Czyli w moim odczuciu najdoskonalszym takim jakby zakresem częstotliwości to są te frekwencje, które przywołują dźwięki planet. No mógłby ktoś powiedzieć, a dźwięki planet wymyśliła sobie, a kto powiedział, że to jest prawda, kto to sprawdził, bo przecież na okrągło są tego typu wątpliwości. I tutaj właśnie chciałam się wypowiedzieć, bo ostatnio przeczytałam jakiś szkalujący artykuł na temat człowieka, który obliczył częstotliwości planetarne, szkalujący, wyśmiewający i jakby zupełnie chyba poprzez totalne niezrozumienie tego, co się zadziało z tym człowiekiem. Ja bardziej się zbliżyłam w pewnym momencie do tej postaci, może nie tyle osobiście, ale trochę więcej już wiem, jak powstały wyliczenia częstotliwości planetarnych, które zostały dokonane przez matematyka Hansa Kusto. Oczywiście zarzuca mu się, że on nie skończył tych wyższych studiów, tego kierunku, więc on jest takim domorosłym, samookrzykniętym odkrywcą. Ale tak naprawdę ktoś, kto to mówi, w ogóle nie wie, jakie były realia tego życia tego człowieka. Otóż to jest umysł ścisły, który studiował właśnie na takich kierunkach ścisłych matematykę i w pewnym momencie takie nastąpiło zawirowanie, że zaczęła się tak zwana droga poszukiwania siebie i on się gdzieś tam znalazł na Dalekim Wschodzie
i doświadczał różnych stanów, tak zwane różne stany świadomości poprzez różnego rodzaju substancje, które ludzie zażywają, aby dotknąć jakby czegoś głębiej. I nikt nie jest w stanie opisać, ani zrozumieć, ani przedstawić słowami tego, co się w takich sytuacjach zadziewa, kiedy pojawia się, a w związku z tymi wydarzeniami, pojawia się jakaś koncepcja, która prowadzi do tego, że człowiek przyjeżdża do Niemiec i po prostu wylicza matematycznie, czyli nie mierzy częstotliwości, nie nagrywa częstotliwości planet, ale oznacza je, ustala, jakie są częstotliwości na podstawie, uwaga, zasad tego matriksu. A więc ustala częstotliwości, które nazywa się umownie częstotliwość Saturn, Słońce i tak dalej. Wiadomo, że to jest przestrzeń totalnej iluzji, przestrzeń teatralna, gdzie pojawiają się jakieś przed naszymi oczyma niejako twory okrągłe, które otrzymują swoje nazwy i buduje się cała historia istnienia galaktyki Drogi Mlecznej, krążących miliony lat świetlnych, tak daleko różnych planet, ciał niebieskich i tak dalej. Buduje się cała mitologia, bo ta przestrzeń, której my doświadczamy, jest po prostu tylko i wyłącznie mitologią. Czyli wszystkie wyobrażenia na ten temat, na temat tej rzeczywistości, oparte na rzeczach, które wydają się takie materialne i takie prawdziwe, to jest cały czas historia. Historia, a więc częstotliwości, to jest też historia. Jeżeli człowiek, który przeżywa jakieś doświadczenia, ma swoje własne doświadczenia, które go gdzieś tam przenoszą w inny stopień zrozumienia, i w tym momencie oczywiście następuje totalne odejście z klasycznego grona matematyków czy innych naukowców, bo to jest nieuniknione. Nie pozostaniesz, bo nigdy nie będziesz zrozumiany, możesz tylko podzielić się tym, ale ponieważ dzielenie się rzeczami, które są ogólnie nieakceptowane, bo nie są systemowo przez wieki jeszcze nie przebrzmiały, oczywiście to jest narażone na później takie wypowiedzi takich krytykantów, jaką ja przeczytałam na temat właśnie Hansa Kusto. A muszę Wam powiedzieć, że moje doświadczenie z kamertonami planetarnymi jest niesamowite. Dlaczego ja w ogóle, dlaczego ja tkwię przy tych dźwiękach tyle lat i teraz szczególnie odczuwam zasadność ich stosowania jeszcze bardziej, jeszcze w zdwojony sposób. Dlaczego? Ponieważ czuję je całym ciałem. Praktycznie żadne inne dźwięki, czy to będą jakieś dźwięki na pianinie, czy to będą dźwięki kamertonów, które będą odwzorowywać gamę diatoniczną, obojętne, jakie będzie źródło tych dźwięków, czy dźwięki elektronicznie generowane, czy dźwięki, które słyszymy z mis i innych takich instrumentów terapeutycznych, to jeszcze nigdy zestaw dźwięków nie spowodował takiej zmiany w samopoczuciu, w ciele, czegoś takiego, co tego nawet trudno opisać, bo można by było powiedzieć, że poszerzenie percepcji, można by było różne tutaj opowiadania dopisać. Oczywiście w tej krainie baśni to można powiedzieć, że drzwi do Pana Boga się otworzyły, że anioły zeszły i różne inne bzdety i dyrdymały. Natomiast tu w ogóle nie chodzi o to, żebyśmy znowu tworzyli koncepcję. Oczywiście jest pewna koncepcja, że są to dźwięki planetarne, galaktyki Drogi Mlecznej. Ale czym jest ta galaktyka Drogi Mlecznej? To są zakresy częstotliwości, w których odwzorowuje się życie tak zwane ludzkie. To jest matriks dźwiękowy, to jest matriks czasoprzestrzenny oparty o dźwięk. I jeżeli postać ludzka
czy postać zwierzęcia jest zamanifestowana poprzez jakieś wzorce, to dla tego systemu te wzorce naturalne są w konsekwencji odwzorowane w zdrowym ciele, w zdrowym, długowiecznym, dobrze czującym się ciele. I to jest tak zwana naturalność, aczkolwiek nic tu nie jest naturalne. Jeżeli w tym w obszarze tego matriksu czasoprzestrzennego, tej matrycy czasoprzestrzennej, jeżeli teraz wyłania się postać ludzka, która jest w harmonii, to ona odwzorowuje częstotliwości wszystkiego tego, co jest wyżej, czyli te wzorce, które się na okrągło we wszystkich przejawieniach powtarzają. Te wzorce są na planie makro, na planie mikro, mini i wszędzie są powtórki. Jeżeli Wam powiem, że w ciele człowieka my możemy leczyć jedną strefę, to już na pewno wszyscy wiedzą, tak? My możemy całego człowieka leczyć poprzez ucho, czyli cały człowiek, który jest odwzorowany. Możemy całego człowieka leczyć poprzez rękę. Możemy kręgosłup leczyć poprzez małą część tego ucha, cały kręgosłup. Jeżeli możemy robić obrazy odbicia odwrócone i nieodwrócone i cały czas to będą lustra, które znowu będą leczyły jedne przez drugie, będą leczone, to można powiedzieć, że to jest jakiś obłęd. Dlatego powiemy, że to jest obłęd, bo cały czas nie dopuszczamy do siebie tego, że wszystko to są wzorce harmoniczne. Co na górze, to na dole. Czyli jakieś wzorce harmoniczne obowiązują niejako w tej przestrzeni, budują niejako tę przestrzeń i tylko to jest odczuwane i manifestuje się jako harmonijne, co jest zgodne z częstotliwościami tejże matrycy, nie inaczej. I tą matrycą są właśnie częstotliwości planetarne, a nie skale diatoniczne czy jakieś inne wymyślone częstotliwości. I w modzie są solfeżowe częstotliwości, jakieś strojenia na 432. To wszystko nie ma nic wspólnego z matrycą, makromatrycą, która się odwzorowuje w mikrociele. Tyle mam do powiedzenia. I teraz, jeżeli jest jakaś informacja, to ja zawsze proponuję ją weryfikować osobiście. I nie pytać się i czytać wypowiedzi innych ludzi, które są po prostu jednym wielkim stekiem rzucanego hejtu w jakimś kierunku, tylko badaj sam. Dowiadujesz się czegoś, co Cię zainteresowało, słyszysz, że się mówi o planetarnych, to zamiast powtarzać takiego gościa, który już zdążył tylko skrytykować wszystko, co w tej materii się dzieje, to Ty po prostu weź do ręki taki kamerton. Spróbuj. Poczuj, zanurz się w tych dźwiękach, pointonuj dane dźwięki i wtedy będziesz wiedzieć, czy to jest dobre, czy to nic Ci nie robi. Bo szczerze mówiąc, jak zrobisz gamę diatoniczną, sobie tak przelecisz, to Ci to nic nie zrobi. Zupełnie nic. Oczywiście odczuwanie u każdej postaci jest inne. Odczuwanie dźwięku poprzez ciało może być jakby taka zdolność u jednych większa, u drugich ograniczona, ale to jest tak, jak jedni są zdolni do tańca, drudzy do różańca. Jedni piszą poematy, inni śpiewają i każda tutaj postać jest obdarzona jakimś darem tak zwanym, czyli tak zwanymi talentami. A więc w ogóle porównywanie jednej do drugiej postaci jest też bezsensowne, możemy tylko czerpać z różnych przestrzeni, jakby informacyjnie, od różnych ludzi, co oni czują, jak oni przeżywają, a może coś zainteresuje.
I więc dlatego ja z taką żarliwością dzisiaj chciałam ten temat w ten sposób naświetlam, bo jakby spotykam się bardzo często z takimi ciągle pytaniami, a kto to udowodnił, a gdzie są badania naukowe. Muszę Wam powiedzieć, że odnośnie badań naukowych to żyjemy w takiej przestrzeni, to doświadczenie jest takiej przestrzeni, że możesz udowodnić absolutnie słuszność każdej tezy, którą chcesz udowodnić. Czyli automatycznie to się przekłada na, że tak powiem, rynek sprzedaży w taki sposób, że jeżeli chcesz udowodnić, że coś działa i chcesz to sfotografować na przykład poprzez zachowanie się jakichś żywych biologicznych odwzorowań, czyli nie wiem, komórek krwi, bo to jest najprostsze, żeby takie doświadczenia robić, to wtedy możesz ustalić sobie Twoją ideologię i będziesz mieć to odwzorowanie. Czyli w zasadzie to ja bym mogła wziąć te kamertony, sobie ustalić, że ja teraz będę handlować tymi kamertonami, więc ja je muszę dobrze sprzedać, to ja je odwzoruję, badając, jak ta krew się zachowuje i to na pewno będzie się zachowywać ta krew tak, jak ja chcę. I dokładnie będzie się tak działo. Dokładnie. Ponieważ ta przestrzeń daje tę możliwość. Mógłby ktoś powiedzieć, jak to? No to co chcesz, to masz. Dokładnie. Co chcesz, to masz. A więc zastanawianie się teraz nad przeprowadzaniem badań naukowych, żeby kogokolwiek przekonać, dla mnie jest stratą czasu i po prostu pośmiechowiskiem. Najważniejsze jest to, że jeżeli coś Cię przyciąga, jakiś temat, i wydaje Ci się ciekawe, to żeby już na samym wstępie nie zajmować się krytyką, która jest podsycana wszędzie, bo hejt jest programem ogólnie dostępnym i ogólnie funkcjonującym, operacyjnym w każdej łepetynie, prawie w tej przestrzeni manifestacji. Hejt i wytykanie. Ale teraz, a może zamiast hejtować, Ty po prostu odniesiesz się do tego tylko poprzez swoje odczucia, nie poprzez weryfikowanie przez kolejne inne łby gadające. Nie poprzez weryfikowanie mądrego, głupiego, ten napisał książkę, a tu było 10 książek. Nie poprzez to weryfikowanie. Bo książki, wszystkie książki można napisać w sposób dowolny, jak człowiek tylko sobie życzy. Jest dowolność absolutna w tej chwili. W tej chwili, zawsze była. Natomiast Ty weź do ręki dany dźwięk, daną misę. Misę sobie weź, w sklepie jesteś, kupujesz misę. I nie pytaj się Pana, którą masz misę kupować, Pana sprzedawcy, którą czakrę masz zrównoważyć, bo to też taki modny temat. Ty po prostu weź tą misę i po prostu posłuchaj jedną, drugą, trzecią, weź kamertony. I nieważne, że Ci Pan będzie mówił, że to jest na 432 strojone. Bo to nie ma żadnego znaczenia, tylko czy Ty z tym czujesz się jak w niebie. Jak kupujesz perfumy w Sephorze czy w perfumerii jakiejś, to czy pytasz się, jaki składnik, jakie składniki są w perfumach? No, może się niektórzy pytają, nie wiem. Jak są drogie, to jeszcze jest mu lepiej albo jest jej lepiej. Ale tak naprawdę, czy to jest istotne, jak się nazywają składniki? Nie. Istotne jest to, co Ty czujesz. Zamykasz oczy i jest jak dobre wino, perfumy, cokolwiek, co wybierasz na w oparciu o swoje odczucia. I tylko to jest dobre, co na ten moment wywołuje dla Ciebie. Koniec. Nic więcej nie potrzeba. Jeżeli doświadczysz kamertonów planetarnych, to gwarantuję Ci, że będziesz miał wielki zawrót głowy, albo będziesz miała wielki zawrót głowy, jak przelecisz się przez wszystkie, całą gromadę dźwięków, 14 dźwięków i będziesz intonować te dźwięki razem ze wzbudzonym kamertonem, to zobaczysz, co się zadzieje. To jest kosmos. Ciało wchodzi w rezonans z częstotliwościami, które są niejako na górze. Nie ma żadnej góry.
makro wzorce, które wchodzą na skalę mikro. Ale oczywiście nic nigdzie nie wchodzi, bo nie ma żadnej góry, ani żadnego dołu, ani żadnej przestrzeni. Natomiast jest percepcja przestrzenna, bo taka jest ta matryca. A więc następna rzecz, jeżeli ktoś mówi, że tu nikogo nie ma, to po co mówić o kamertonach? To jest kompletna ignorancja, kompletna. Mówienie jest jednym z elementów przejawienia postaci, która nazywa się człowiek. Mówienie, bajkopisarstwo i wszystko jest bajkopisarstwem. Każda rzecz, która ulega omówieniu, czy to będziesz mówić, jaką zupę gotujesz, czy będziesz mówić, jaki kamerton gdzie przystawiasz, to jest w obrębie tej baśni. Ale w obrębie tej baśni są mechanizmy manifestacji tej baśni. I te mechanizmy, jeżeli znasz te mechanizmy, to jesteś w domu, to jesteś u siebie i nie masz poczucia, że musisz szukać domu. Nie ma takiego poczucia, bo nikt nigdy domu żadnego nie stracił. Natomiast jest program, w którym jest szukanie domu, szukanie, doprowadzanie, szukanie wskaźnika, nauczyciela, bo to jest program. Ten dom znajdziesz wtedy, poczucie, że coś znajdziesz oczywiście, wtedy, kiedy jest rezonans pomiędzy wzorcem makro a mikro. Czyli te częstotliwości w skali mikro, to odwzorowanie tych częstotliwości, czym jest ciało ludzkie, będzie, ciało będzie wibrować jak ten niby kosmos, którego nie ma, natomiast są wzorce czasoprzestrzenne, które są podane w częstotliwościach. Zatem ostatnio jeszcze takie też wyłapałam gdzieś z przestrzeni określenie, że ktoś mówi z poziomu serca, a ktoś mówi z poziomu umysłu. Wszystko, co jest mówione, jest mówi umysł. Czyli mówienie jest z poziomu program, umysł, ego. Można powiedzieć umysł niższy, jeżeli już tak dzielimy umysł. Umysł, ego, tak? Program, ego, konstrukt, ego. A więc wszystkie słowa, rozumienie, bo żeby mówić, to musi być rozumienie. Jeżeli jest rozumienie, to wtedy jest możliwość budowania zdań. Czyli niezależnie od tego, czy weźmiecie jakąś postać, która opowiada o kosmosie, albo która opowiada o innych wymiarach, czy jakąkolwiek bajkę opowiada, bo to wszystko są te nieskończone ilości bajek, to zawsze będzie zabawa umysłu. Tam, gdzie się kończy umysł, tam się zaczyna cisza, ale jednocześnie jedno z drugim nie ma żadnego podziału, bo i cisza jest umysłem, i umysł jest ciszą, i nicość jest pełnią, i pełnia jest nicością. I teraz, jeżeli ta emanacja gada, to gadanie jest programem umysłowym, żeby nie wiem jak oświecony albo nieoświecony. Bo oświecenie to też jest program umysłowy. I to nie jest ani złe, ani dobre, ani żadne. Po prostu dzieje się życie. Jest jedzenie lodów waniliowych, jest stukanie, słuchanie. Ale okazuje się, że pewne aktywności, umysłu, ego kojarzy z czymś, o, jest mi dobrze. Ponieważ zawsze w tej matrycy, w tej przestrzeni będzie dążenie do tego, żeby było jest mi dobrze, bo taki jest ten program. I zabawa trwa wiecznie, nieskończoność. Ona się nigdy nie rozpoczęła i nigdy się nie skończy. I to jest wszystko, można powiedzieć, pole dźwiękowe. Wszystko. Pole dźwiękowe, które można kreować bez końca. Zatem częstotliwości, którymi akurat ja się bawię, ja, niby ja,
ja się bawię i mówię. To są częstotliwości, które są absolutnie wpisane w te naturalne, tak zwane naturalne, matrycowe wzorce. I jeszcze jedno. Nikt nigdy nie wychodzi z żadnego matriksu. Kolejne nieporozumienie. Bo ciało to jest odwzorowanie matriksu. Postać ludzka jest odwzorowaniem matriksu. I czy jest przebudzona, czy nieprzebudzona ta postać, nie ma żadnego znaczenia. Ta postać odwzorowuje matrycę matriksu, a więc określone zakresy częstotliwości, określone oprogramowania, które są mniej lub bardziej operacyjne i życie toczy się według określonych wzorców wprogramowanych w tę wielką holograficzną scenę. I nikt nie musi tego udowadniać ani nie udowadniać, albo dane treści coś otwierają, znowu dają poczucie otwarcia czegoś, albo nie, albo chęci negacji. Może być i tak, i to nie ma żadnego znaczenia. Także tak, tyle chciałam powiedzieć w temacie dźwięków, w temacie odwzorowań i różnego rodzaju nieporozumień i ucieczek z matriksu i czekania na pięciowymiarową ziemię i opowiadania o tym, jak to się matriks kończy i jakieś inne rzeczy, gdzie oczywiście jest opowiadanie i cieszymy się, bawimy się w obrębie opowiadań. Jedne zmęczą, drugie przyjdą. I tak. I nikt nie może powiedzieć, co będzie, ponieważ nie ma tu nikogo, kto miałby powiedzieć, co będzie, bo nie ma czegoś takiego, jak będzie. Jest tylko to, co jest. Tylko to, co jest i aż to, co jest. Jest dźwięk, jest jedzenie, jest spanie, ale kto śpi, kto dźwięczy? Nie ma nikogo, kto dźwięczy i śpi. To jest znowu program. Po co to mówić? Mówi się samo. A jednocześnie, czy nie jest to poczucie uwolnienia? Czy nie jest to poczucie, że to jest zajebiście uwalniające? Jeżeli nie, to też okej. Każde treści są do innych przeznaczone, do innych przestrzeni wibracyjnych. Każda treść budzi niejako emocje. Każda treść jest związana ze zrozumieniem takim lub innym, ze wtórnie z emocjami złymi, dobrymi, albo obojętnością. I to jest właśnie ta gra o życie. Więc jeżeli jest poczucie, że dane obrazy, które się przejawiają, dane metodologie, w które się jest zabawa, jakby bawienie się samo, przestrzeń się bawi sama sobą. Bóg się bawi sam ze sobą. Panią dźwiękopunkturzystkę. Bóg odzwierciedla się jako kot, który miauczy. Bóg odzwierciedla się jako mrówka, która chodzi sobie po jakichś swoich podziemnych ścieżkach. Bóg przejawia się jako ucho plastikowe, czyli wszystko to jest energia niepodzielna. I ta energia niepodzielna doświadcza, ma poczucie, że doświadcza siebie w podzielności. Co oczywiście jest poczuciem. I nikt tego nie udowodni, i nikt nie napisze książek udowadniających, bo wszystko, co zostaje powiedziane lub napisane, jest dalej snuciem bajki w oprogramowaniu umysłu, który nigdy nie zrozumie tego, że nic tu nie ma, nikt się nigdy nie urodził, nikt nigdy nie umrze. Jest przestrzeń emanacji, nieskończonej ilości emanacji, nieskończonej ilości możliwości. Więzienie kończy się wraz z zapadnięciem się
operacyjności konstruktu, oprogramowań, które dają poczucie odseparowania i z tym związanego poczucia więzienia, poczucia niedosytu, poczucia choroby, poczucia braku. Z tego rodzi się, na tej bazie rodzi się zazdrość i wszystkie rzeczy, które umysł ludzki zna i cała dramaturgia. Ale to jest wszystko holograficzny teatr. Także tak zaczęłam od kamertonów, a skończyłam nie wiadomo gdzie. Pozdrawiam Was serdecznie.